was ogromną prośbę. Teraz będzie krótki wykład historyczny, bardzo, bardzo ciekawy na temat tej ziemi, który zrobi dla was specjalnie pan Maciek. Zróbmy hałas na pana Maćka, uwaga! Zróbmy to głośnie, proszę was! Zapraszam panie Maćku. Siemanko, witam was serdecznie. Zobaczcie tutaj to zdjęcie. To prywatka z 1943 roku. Taki sam bal, jak się dzisiaj bawicie. Synde, wtedy zakryte okna. Młodzież chciała się bawić, bo przecież ma, młodzież ma swoje prawa. I dzisiaj tak samo, jak się cieszę, że tak pięknie się bawicie. Ale to taka szczególna data. 11 sierpnia. Powstanie warszawskie i związane z nim szczególne miejsce, fort numer 1, do którego Niemcy właśnie 11 sierpnia przypędzili 12 tysięcy zakładników Powstania Warszawskiego. Dwa są takie związane miejsca z Powstaniem Warszawskim. To jest Pruszków, to ten obóz, gdzie byli internowani zakładnicy, jeńcy Powstania. I tutaj gorsze miejsce, jeszcze bardziej gorsze niż Pruszków, to ten fort numer 1 w Zakroczymiu, bo tam Niemcy przypędzili te 12 tysięcy ludzi po to, żeby oni tam umarli, żeby zginęli śmiercią naturalną z głodu, z pragnienia. I mieszkańcy Zakroczymia i 36 okolicznych miejscowości, kiedy usłyszeli wołanie o pomoc, wołanie o wodę, o słomę, o trochę jedzenia, wysłali swoją przedstawicielkę. Tak się mówi, że gdy diabeł nie może, tam wysyła zawsze kobietę. Wysłali kobietę, która bardzo ładnie, bardzo dobrze mówiła po niemiecku, a oprócz tego była przepiękną, przepiękną kobietą. Ona na tym zdjęciu jest tu, na samej górze w środku. Zobaczcie, widać, jak to piękna kobieta, jaka to piękna dziewczyna. I ona załatwiła z komendantem, on na pewno na coś liczył z jej strony, że można przywozić jedzenie, można dokarmiać tych jeńców, można im pomagać pod dwoma warunkami. Że pomożecie Niemcom, Niemcy mieli problemy z aprowizacją, a drugi ważny warunek, że możecie pomagać tylko członkom swojej rodziny. I ci ludzie znali już kilku jeńców będących tam zadrutami, wywołali ich po nazwisku, a tamci podawali nazwiska następnych osadzonych tam więźniów. I się okazało, że te 12 tysięcy ludzi ma wśród tych mieszkańców okolic samą rodzinę. Komendant zgłupiał, ale już nie mógł słowa wycofać i w ten sposób te 12 tysięcy ludzi zostało uratowanych od niechybnej śmierci. I oni po 45 roku, po maju 45 roku przyjechali tutaj do nas, to byli mieszkańcy Zielonki, Rembertowa, Okunina, Legionowa. Przyjechali tutaj do nas, to jest takie spotkanie właśnie jeden z organizatorów, pan Zapart, ten taki najwyższy na środku, z tymi członkami tej tak zwanej rodziny zakroczyńskiej, tego komitetu, i przyrzekli, że jakoś trzeba się odpłacić tym mieszkańcom, którzy uratowali im życie. I odbudowali zniszczoną, rozebraną do fundamentów przez Niemców szkołę w Zakroczyniu. Nigdy Zakroczyn by tej szkoły nie odbudował. A oni za to uratowane życie odbudowali szkołę. A mógłbym prosić jeszcze o zdjęcie. Tutaj zobaczcie państwo, to jest rekonstrukcja tego, co się wtedy działo. Po prostu furmankami ludzie przywodzili wodę, słomę, gotowano w takich baliach dużych, w których tam kiedyś gotowano bieliznę, te biedne zupki, to jedzenie. I tutaj było rozdawane. I Niemcy z czasem, kiedy zobaczyli, że ta akcja tam była tak dużych rozmiarów, to próbowali temu zapobiec. I na przykład strzelali pod nogi albo w górę ci wachmani dochodzącym ludziom. Wtedy ci ludzie wymyślili taki sposób, dlatego to są dzieci, że wysyłali najpierw dzieci. I jedna z tych dziewczynek też dostała taki postrzał pod nogi. Suskie się nazywała. 2 lata była spalowana, zaraz po śmierci zmarła. I jeszcze mógłbym zdjęcie. A to jest fort numer 1, ten fort w Zakroczyniu. Dlaczego dałem to zdjęcie? Bo zobaczcie państwo, tutaj idą SS-mani, zdobywcy tego fortu w 1939 roku, a na dole jest płot. Z tego fortu nie można było uciec. On był tak szczelnie zamknięty, że Niemcy nie musieli pilnować tych jeńców, nie można było stamtąd uciec. I gdyby nie ta pomoc zorganizowana, taka od serca, na pewno ci mieszkańcy by nie przeżyli.
Tadeusz Borowski, powstaniec warszawski, napisał taką piękną strofę. Nad nami noc, goryją gwiazdy, pławiący trupi nieba fiolet, zostanie pod nas złom żelazny i głuchy drwiący śmiech pokoleń. Tak miało być, że za powstanie potem my sami mieliśmy o nim nie pamiętać. Mieliśmy źle o nim mówić, ale dzięki takim młodym ludziom, bo widzę, że na koszulkach macie nasze symbole powstańcze, musimy spełnić ten jeden warunek, który jesteśmy winni ojczyźnie i tym, którzy walczyli kiedyś za nas. Nie wolno zapomnieć. 73 lata pamiętamy i nigdy nie zapomnijmy nawet o tym epizodzie, który akurat dzisiaj ma swoją dokładną rocznicę. Dotąd człowiek żyje, dopóki żyje pamięć o nim. Dziękuję pięknie.